Do szerokiego szklanego naczynia wlewamy czystą wodę. Gdy oświetlamy wodę światłem czerwonym, to prawie w ogóle nie widzimy rozchodzącej się wiązki. Jeśli oświetlimy wodę laserem zielonym, to światło jest bardziej widoczne. Sporządźmy teraz roztwór koloidalny, czyli zawiesinę bardzo małych kropelek oleju w wodzie. W tym celu do butelki wlewamy nieco oleju. Trochę płynu do mycia naczyń. I uzupełniamy wodą. Zakręcamy butelkę i intensywnie mieszamy. Tak otrzymany roztwór wlewamy do szklanego naczynia. Gdy oświetlamy ten roztwór światłem czerwonym, to następuje rozpraszanie światła na kropelkach oleju i widzimy szeroką czerwoną wstęgę. Jeśli użyjemy lasera zielonego, to rozpraszanie jest silniejsze, ponieważ kolor zielony ma krótszą długość fali. Spójrzmy na wynik rozpraszania, patrząc na wiązkę światła po przejściu przez roztwór koloidalny.